Projekt, który realizuje Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych dla mieszkańców powiatu polkowickiego, jest już na półmetku. To tysiące wykonanych badań i niestety setki wykrytych schorzeń, wśród tych najgroźniejszych rak płuc. Do tej pory żeśmy przebadali 2,5 tysiąca mieszkańców powiatu polkowickiego. Zgłosili się wszyscy chętni po 50 roku życia, tak jak program zakładał. Palący, bierni palacze, byli palacze. No i tacy troszkę wystraszeni, ale po to były badania takie pierwsze, które po prostu zakwalifikowały i wybrały pacjentów do programu. Tak jak mówię, 2,5 tysiąca mieszkańców żeśmy przebadali, no i taka statystyka, która z tych badań wynika, to u 8 pacjentów wykryto raka płuca, chorzy ci zostali zoperowani we wrocławskim ośrodku torakochirurgii i tam będą dalej zostawać pod kontrolą torakochirurgów specjalistów. Wykonując badania tomokomputerowe, u kilkunastu osób znaleźliśmy zmiany takie drobnoguzkowe, guzkowe w płucach, które oczywiście będą podlegały dalszemu badaniom kontrolnym. Mam tu na myśli badanie tomokomputerowe. Chorzy ci będą mieli wykonane te kontrolne badania za 3 miesiące bądź za 6, w zależności od grupy ryzyka, w której się znajdują. Co prawda projekt jest ukierunkowany na wykrywanie chorób płuc, ale efektem przeprowadzonych badań u niektórych pacjentów jest wykrycie chorób wielu innych narządów. Dodatkowo żeśmy znaleźli wiele patologii w zakresie innych narządów, a mianowicie w tarczycy, sercu, nadnerczach i wątrobie. Pacjenci ci zostali skierowani do odpowiednich specjalistów. Były to zmiany łagodne na szczęście, no ale zawsze coś. Zmiany w innych narządach niż płuca udało się wykryć dzięki badaniom tomograficznym, ukierunkowanym na klatkę piersiową. Ale oprócz raka płuc badania wykonywane w ramach projektu pozwoliły wykryć około 200 przypadków przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, tak zwane POHP. To cichy zabójca, druga po raku, najgroźniejsza choroba płuc. Oprócz tego, żeśmy wykonywali badania laboratoryjne, markery nowotworowe i takie proste, ale bardzo pożyteczne badanie spirometryczne. Jest to badanie, do którego dostęp jest powszechny. Ma na celu wykazanie obturacji w drogach oddechowych. I tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że o ile każdy boi się tego raka płuca, to przewlekła obturacyjna choroba płuc, która może być wykryta tylko przy użyciu tego badania spirometrycznego, to jest już cichy zabójca. Ponieważ choroba pojawia się po 40 roku życia u palących, u niepalących, u biernych palaczy, u tych, którzy żyją w takich szkodliwych warunkach czy pracują w szkodliwych warunkach i jest to taki cichy zabójca XXI wieku. Charakteryzuje się kaszlem, palacz zaraz powie, a to jest kaszel palacza, może być gorsza tolerancja wysiłku, to wtedy to jest upływ wieku, a tymczasem nie, bo ta obturacja postępuje i my żeśmy znaleźli u 200 pacjentów takie zaburzoną tą wentylację, obturację i ci pacjenci już wymagają leczenia w poradni pulmonologicznej, bo chciałam powiedzieć, że choroba nieleczona albo źle leczona doprowadza do poważnej dysfunkcji układu oddechowego, czyli do niewydolności. W skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do konieczności korzystania z koncentratora tlenowego. Program jest już w połowie realizacji, ale ciągle jeszcze mogą zgłaszać się do projektu pacjenci i ciągle się zgłaszają. Mimo okresu świąteczno-noworocznego ruch w przychodni nie maleje, a pod gabinetem chorób płuc są ciągle chętni. Tu jest szansa na to, żeby szybciej dojść do lekarza, specjalisty, a nie czekać w długich kolejkach. A skąd się pan dowiedział o projekcie? Proszę Panią, ja jestem z Radwanic. U nas we wsi, w ośrodku zdrowia jest informacja. Poza tym na ośrodku zdrowia tutaj również jest. I trzeba było skorzystać. Namówiłem żonę i razem z żoną przyszliśmy. Warto skorzystać z możliwości wykonania badań, które nie wymagają skierowania. Są bezpłatne, a w przypadku mieszkańców wszystkich wsi powiatu częściowo wykonywane są w miejscu zamieszkania za sprawą mobilnych punktów medycznych. Badania te mogą niektórym uratować życie dzięki wcześnie wykrytym chorobom.